Daniela prowadziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w głowie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Panie Jezu, urodzisz się teraz, kiedy nad nami wolna. A Twoje narodziny to przecież radosna chwila. Niech nasze serca otwierają się na Twoje dobro, na Twą miłość, na Twój pokój, Panie. Jesteśmy tu przed Tobą, aby prosić Cię o mądrość rządzących tym światem. Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy tują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego pomocnicowi. Byli zaś jego koledzy pasterze, czuwający nocą na polu, nad swymi trzodami. I oto anioł Pański zjawił się i powiedział: oznajmiam wam bowiem wielką radość. Narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest Mesjaszem i Panem. Natychmiast przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga, mówiąc: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których Bóg upodobał. Pokornie Cię, Panie, prosimy o dar pokoju oraz dar mądrości dla rządzących na świecie. Boże, Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie ugryzienie. Potem wojny i oba pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego, Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliski i daleki i zjednoczył jedną rodzinę ludzi wszystkich raz i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów, zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania, wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Thank you.